Psycholog pokazywał studentom, jak zarządzać stresem. Kiedy podniósł szklankę wody, wszyscy spodziewali się, że zostaną im zadane pytania w stylu w połowie pusta lub w połowie pełna. Zamiast tego z uśmiechem na twarzy zapytał: jak myślicie, jak ciężka jest ta szklanka wody? Odpowiedzi wahały się od 20 do 60 gramów, na co psycholog odparł: ciężar bezwzględny nie ma znaczenia. To zależy od tego, jak długo szklankę trzymam. Jeśli trzymam ją przez minutę, to nie jest problem. Jeśli trzymam ją przez godzinę, będę odczuwał ból w ramieniu. Jeśli podtrzymam przez jeden dzień, moja ręka zapewne będzie boleć nieziemsko. W każdym przypadku waga szklanki się nie zmienia, ale im dłużej ją trzymam, tym staje się cięższa. Mówił dalej: stresy i zmartwienia w życiu są jak ta szklanka wody. Pomyślisz o nich przez chwilę i nic się nie dzieje. Myślisz o nich trochę dłużej, a zaczynają boleć. A jeśli myślisz o nich przez cały czas, to poczujesz się jak sparaliżowany, niezdolny do zrobienia czegokolwiek. Pamiętaj, aby odstawić szklankę.